Pytam się o coś, Dorian. Pocieszę się tym, że przeszłaś chrzest. I to ci wystarczy. Dobra. I nie pajacuj tak i się nie stawiaj, bo w ryj dostaniesz w końcu ode mnie. Zrozum to, że musisz się opanować. I że ja tutaj rządzę. Słuchaj. Na nikogo z członków rodziny nie podnosimy ręki. A na pewno nie ty. Bo jesteś jeszcze zbyt młoda. W tej Rozumiem. rodzinie. To, że mnie popchnąłeś, to ci wybaczę, bo specjalnie cię sprowokowałem i o to chodziło. Chodź. Postawię ci drinka. Dobra, wypierdalać. W podskokach. Wypierdalać. Jest! Kurwa, Jess, możesz przestać? Bo zaraz mnie gościu stłucze. Słuchaj. Po co ty się wtrącasz, jak ja tu wyjaśniam? Bo ja nie lubię patrzeć, jak ktoś cię... Ale nie wiesz, jak... ...ma zamiar jak uderzyć. To jest, no ale... Po to nie bije i tak mocno, bo widziałem, że byłaś obok, no. No. Widzisz? To tak nie działa. Musisz uważać. Nie w nos! Nie, przestań. Dobra. Patrz, tu jest whisky, piwo, co chcesz? Nie, bo nie chciałem bić się po prostu z gościem, żeby nie ten, żeby nie uderzyć Jess. Ale nie umiem uników robić, muszę się nauczyć. Whisky, no to proszę. Ale co tak tymi łapami wymachuje? Ja tu mam drugą whisky, to sobie wypiję. Idziemy. Ja już nie wiem, czego ty ode mnie oczekujesz, tak szczerze mówiąc. A wiesz, czemu nie wiesz? Nie wiem. O to chodzi. Ty jesteś cała zaplątana. Nawet nie wiesz, co ty tutaj robisz. Tak cię omamiłem, że ty nic nie wiesz. Serio, Dorian? Nie, po prostu nie wiem. Jednego dnia mówisz mi jedno, drugiego dnia mówisz mi drugie. No właśnie. Jednego dnia mówisz mi bądź kobietą, drugiego bądź gangsterką. I teraz już nie wiem, czego ty ode mnie oczekujesz. A kobieta to nie gangster? Dla mnie każda kobieta prawdziwa to gangster. Może szantażować mężczyzną. A co dla ciebie znaczy prawdziwa kobieta? Prawdziwa kobieta znaczy dla mnie, że po prostu potrafi tak omamić faceta, że wyciągnie z niego wszystko. Dlaczego zachowałaś się tak jak ja? Dlaczego nie zachowałaś się jak kobiet? Dlaczego nie wykorzystujesz swoich taktyk kobiecych? Przecież ja mu kutasem ryja nie obiję, nie? Rękę jak mu włożę w spodnie, to mnie ugryzie. Nie? Jak mu ściągnę kurtkę, to też mi to nic nie da. Dlaczego nie pomyślisz, Jess? Ja nie mogę ci wszystkiego mówić. No bo co ja mam? Nie rozumiesz? Wiesz co? Nie, to wszystko przyjdzie z czasem, jeśli ja ci zdradzę każde tajniki, to ty w jeden dzień staniesz się gangsterem i niestety nie nadasz się do niczego, bo będziesz chciała wszystko wykorzystać. Dorian, ale ty musisz jedną rzecz zrozumieć. Ja nie chcę dotykać innych facetów. Słuchaj, Jess. Przyrzekłaś, że będziesz się poświęcać. Nie każę ci ich dotykać. Nie każę ci ich kurwa dotykać. Jess! Musimy skończyć na tym, bo widzę, że nie rozumiesz. Nikt ci nie każe ich dotykać. Możesz zwykłymi słowami ich rozpracować.
Nie? Dobra, wiem o co ci chodzi, wiem o co ci chodzi, Doria. Spróbuj do mnie czule powiedzieć. Spróbuj coś do mnie czule powiedzieć. Doruś, proszę cię. Ale podjedź do sklepu, proszę cię. Zmień trochę też tak, wiesz, w głosie jakby. Bardziej, wiesz, tak. Tam ci mruczy? Podniecająco. Mhm. O. Dawaj. Dobra, Doruś. Brrr. Podjedź teraz do sklepu bliżej, żebym nie musiała chodzić. Pod wejście. Właśnie. Co ty robisz? O, jeszcze bliżej. No i co? Teraz na mnie poczekaj. Albo nie. Idź do sklepu i kup mi chleb. Doruś. Jaki ten chleb chcesz? Razowy? Krojony. Kurwa. Ziarnisty. Razowy czy jakiś... ze słonecznikiem? Tak, ciemny mi kup, ciemny mi kup. Graham. Ciemny, no, ciemny. Ciemnego to ty miałeś już. Ciemnego na pewno nie dostaniesz. Dobra, kurwa. Pakuj chlebek. Z gównem psim. Ze słonecznikowym tym. Pakuj. Nie pierdol, szybciutko. I Marlboro czarne. Uno. No, ile i te kole? Streszczaj się. Bo chce mi się pić. Hehehe. Dziękuję, do widzenia. Teraz wstać mi go to busi. Tylko kawałek. O Jezu, kuma kulka. Jedz! Żry. Dobrze głęboko ułożyłem, że był na jeden połyk? Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. A to chodziło. Czułaś go w policzkach? Tak. Dużo? Całego. Bardzo dużo. A to tylko jedna kromka. Widzisz, Jess? O to w tym chodzi. Rozumiesz? Tak, rozumiem. No chyba, że trafi na pedała, no to rzeczywiście wtedy mój głos mógłby pomóc. Ale 99 osób, które złapiemy, no to... Po to też są kobiety. Nie każę ci nas zdradzać czy coś. To, że dotkniesz kogoś w kutasa przez spodnie, to nie jest zdrada. Miałabyś być gotowa na wszystko. Więc postaraj się. Jestem. Jak spałaś już z czarnym, to nic więcej cię na pewno nie zdziwi. Nie? Zdziwiło mnie to, co ma w spodniach. Tylko tyle. Takiego małego się nie spodziewałam, Dorian. Ale wiesz, jeśli rzeczywiście to, co mówił, jest prawdą i ma największego w mieście, to... To jest mi przykro, Dorian. Tak? Czemu ci jest przykro? No bo wiesz, no słyszysz, co Idziemy. Ci mówię. Ale sądzę, że nie jesteś taka głupia. I nie bierzesz tego na poważnie, co ci powiedział ten czarny diep. Oczywiście, że nie. No właśnie. No po co ten temat? Co, mam ci się teraz przechwalać, że mam największego? 98% to pedały. Jak zasłużysz, to zobaczysz. Nie. Wypierdalaj. Podskokach.
Ty też. Siup. No nic. Lubię ten widok. Pięknie. Dzięki, to. Artis, za 7 zł. Jess, spisałaś się dobrze, ale mogłaś lepiej. Poznałaś tajne tajniki, które ci chciałem przekazać. Może na drugi raz je zastosujesz, a może nie. Widzisz, jestem pewną zagadką w twoim życiu. Jak dla każdego. Ale możesz tą zagadkę rozwiązać. Możesz kiedyś powiedzieć, że wiesz wszystko na mój temat. A wiesz, co ja ci odpowiem? Że nic nie wiesz. Nigdy nie rozwikłasz tej zagadki. To jest jak syzyfowa praca. Tak może. Cały czas będziesz turlać kamień pod górę, on będzie się... Będzie spadał po prostu. Mam nadzieję, że... Wiesz co? Że jednak kiedyś się dowiem czegoś o tobie. Cały czas się dowiadujesz. Powiem ci coś o Amy tutaj, wiesz? Tutaj powiedz. Jej nie zabrałem. A, czyli tylko mnie tu zabrałeś. O, póki co tak. Mam nadzieję, że jej tu nie zabierzesz, że to będzie nasze miejsce. Miejmy nadzieję. Jak się postarasz, to tak będzie. Jesteś na mnie zła? Nie, nie mogę być na ciebie zła, Dorian. No, specjalnie cię sprowokowałem. Coraz bardziej. No, mogłam się zorientować. Chociaż nie, ty tak cały czas o tej Amy gadasz i specjalnie to robisz chyba non-stop. Ty tak stoisz na kamieniu. Jedna ważna sprawa. Nie zakładamy obcasów. Dobrze. Spisałaś się. W miarę. Ja zejdę z tego kamienia. Słuchaj, tu zejdź po prostu, gdzie stałaś. Będzie git. No. Muszę przystąć na chwilę. Omen, idę się odlać, bo nie wytrzymam. Epelof na czacie. Kurwa, no. Co jest? Czemu się zlagowało? Zlagował się ten kom... Za ciepło jest chyba. Muszę tu... Zaraz będę. Czekajcie, zobaczę. Temperatura jest tu. No, to jest okej. Czat, Epelof, bo... Jak nie, to... Będą strzały. No. I jestem. Co ty robisz, Jess? Stoję. No wiesz, bo jednak rzeczywiście te szpilki to był głupi pomysł. No. Jess, to prawda. Myślałem, że się domyślisz. A, tu jednak nie.
Jess? Chciałam być bardziej kobieca dla ciebie, wiesz o Ale. co chodzi. Mam pewne zastrzeżenia. Musisz zacząć używać głowy. Ty tracisz przy mnie głowę, czy co? No właśnie miałam to powiedzieć, że przy tobie troszeczkę tracę, ale ogarnę się. A wiesz, jak kurde stracisz przy mnie głowę, to mi nie pomożesz takim zachowaniem, jeśli będę potrzebował pomocy. Wiem, pracuję nad tym, Dorian, naprawdę nad tym pracuję. O kurwa, Angie! Ale ciężko, no jak cię widzę, to... Nie, no żartowałem. It's a prank. Ale powiem ci, Dorian, że chyba rzeczywiście troszeczkę po dzisiaj zrozumiałam i dopóki będziesz z Amy, ja będę bardziej, no może powiem inaczej, będę mniej uległa. Podoba mi się twoje myślenie. Wydaje mi się, że póki jej mi się nie pojawia, to powinienem coś z tym zrobić. I może właśnie zostawić Amy dla ciebie. Przez to, jak się starasz. Bo tak czekać, czekać. Się nie doczekać w końcu, pomyśl o tym. A ty się tak starasz. Chyba Jess. nikt się tak nie stara. No. Wiecie co? No ta, bo widziałem. Angie No, napisała mi Dorian. na Steamie, że ona wraca dopiero po formacie. A ja nie wiem, kiedy ona będzie miała formata, więc. Więc wydaje mi się, że trzeba. Mówisz, Burak? Że trzeba pocisnąć do Jess. A później, jak wróci jej, mi nagle takie zmiana frontu. Ja żartuję. Nie będzie zmiany. Kappa. Uważajcie, bo tu na czacie jest. Panny zaraz zostaniecie. Jess. Dorian, Słucham. nie czekaj na nią. To nie ma sensu. A co tak, teraz? Wiesz, że nie będziesz uległa. Może dasz Ale sobie ja nie taki, jestem wiesz, uległa właśnie. stopień jakiś. Mówię ci. Ale przekonujesz mnie. Ja ci... Wieci... Wieci, co sądzę. Nie boisz się później, co jak już wróci? Zaobserwowałam. Że będziesz miała przypał? Ale że co, że czekaj, że jeśli ona wróci, to ty do niej wrócisz, czy ona... Nie, Czy ona że będzie będziesz chciała miała mnie... przypał później. Przecież nie dowiesz, że jesteśmy razem. Zostawiłem ją dla ciebie. Dostałaś od niej raz w pierdol. Nad wodą, pamiętasz? A ona też dostała ode mnie raz w pierdol na parkingu. Myślę, że to dałaś mogło jej się być obronić, ciekawy a wtedy park. Się biłyście. Mam I w co? gorszej kondycji, powiem ci, Obronisz się Dorian. wtedy? To chodź, Nie tylko, że potestujemy. się obronię, ale Akurat przy wygram. okazji sobie sprawdzę, czy uniki dobre robię. Dawaj. Kurwa, ale nie tak z łokcia i nie tyle razy, uspokój się, kurwa. Raz miałeś mnie uderzyć, pobiebało cię? Chcesz mnie, kurwa, skopać do nieprzytomności? Co ty, kurwa? Pojebało cię? Uspokój się trochę, opanuj się troszeczkę, zaraz Ja kurwa się się wkurwię wczuwam i klamkę strasznie. wyciągnę. Się uspokój, raz powiedziałem, żebyś się uderzyła. I po pierwsze nie kurwa z pół obrotu z jakiejś łokci, tylko z piąstki, żebym kurwa unikł. Odsuń się o kawałek, kurwa. Jak będziesz gotowy, to powiedz. Dawaj, raz. Spróbuję nie uderzyć cię No. mocno. Daj, raz, spróbuj, raz. No, spróbuj, Nie, raz. no to... Dobra, dobra, starczy. Czekaj, popatrzymy sobie. Daj moment. Dawaj. No, poczekaj. Nie, dobrze. Przestań na chwilę. Dobra. Spróbuj. Do jednego uderzenia, pamiętaj. Dobra, poczekaj.
spróbujmy jakieś combo, żebyś mnie uderzyła. Pamiętaj, do jednego uderzenia. No, dawaj. Dobra. Uważaj, 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 uważaj. Dobra, teraz ty. Poczekaj chwilę. No. Ciężko tak w szpilkach, wiesz? Dawaj. Poczekaj, poczekaj, mówię, że teraz ty się broń. A dobra, dobra. Moment. Team Amy? Co tak spamujecie? Dobra, spróbuj unik zrobić. Dobra. Jesteś gotowa, żeby dostać w ryj? Nie, 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 nie. Dobra, powiedz, kiedy będziesz gotowa. Odskocz sobie, proszę. Dobra. Jesteś gotowa? Tak. Dobrze. Dobrze. Elegancko. Okej. Elegancko. Good. Dobrze, stój, stój, stój. Ładnie, nieprzytomny. Do jednego uderzenia, pamiętaj. Pamiętam, pamiętam. No, czekajcie, może być dobra nuta. Czekajcie. Pane komary. Co mnie ciekawi, czemu to tak przylegowuje? No nic. No nic, zaraz przyjedzie ten doktor, pewno tutaj ci pomoże. Dobra, leciutko dostałaś, leż grzecznie. Zmęczyłaś się po prostu, bo to zasłabłaś. Za dużo ćwiczyliśmy. Wiesz, o co chodzi? Ja myślę, że to przez te szpilki, Dorian. Nie. Nie, nie, nie. Po prostu za dużo ćwiczyliśmy, słońce świeciło. A no tak, jeszcze na czarno ubrani, to tak... K.O. Spokojnie, spokojnie. Słońce nas złapało. Po co dzwonić tej bez ustaw YouTube? Evron! Łobuzie! Nie, żadne pompki. My pompkami będziecie tu podjudzać. Nie. Ta postać nie jest tak, że wiecie. Nie, ta na spokojnie.
Co piszecie? Mogę wysłać klimatycznie. Pepe Love na czacie. Oj, laguje tam. Pepe Love na czacie. Pepe Love na czacie, kurde. I Omen. Ale jak? Po co psycha na pompkę? Co wy czat? Omen! Omen or Twitch Prime. Kurwa, jebany listen z ciebie. Widzicie, specjalnie wam nie pokazywałem. Co tak cicho siedzisz? Dobrze ci tak? Boli mnie brzuch. Hehe, dostałaś pierdol, zajmij. Wiesz co, Dorian? Żartowałem, uspokój się, przestań, Jessica. Przestań, to był zwykły prank. Nie martw się, to był zwykły prank. Powiem ci, że w te klocki jesteś lepszy od niej. Wyglądasz bardziej podniecająco. Przeruchałbym cię teraz, jak leżę, ale... taka? Ta, rozjebane masz nogi. Ale to nie w moim stylu, przyjdzie na to czas. Że takim nekrofilem trochę jesteś, co? Nie masz psychy? A Dorian, ktoś odpowiedział, że przyjedzie? Nie, wiem, nikt nie odpowiedział. Zobaczymy. A masz numer do Jacoba? Dorian, ja sobie przyznę na chwilę. Zamknę oczy, może mi się polepszy. Póki ciepła. Póki ciepła. Póki gorąca. Póki gorąca jest. Ruchają czat, ci przepowie przyszłość. Ale do policji nie mogę, chociaż. Nie masz psychy? Kurde, ale stąd widać wszystko. Masakra. O, ty szmato. Po co on uderzył?
Że przyjadą zaraz. Dorian, jadą ci mi się wydaje. Jadą. Postrzelałem trochę. Schowam się w krzakach, bo będzie przypał. Powiem, że mnie puma zjadła. Spoko. Halo, pomocy! Halo, tutaj, na trawie, tu, na kamieniu, o tu właśnie. Ale widzę, tu panie, nie było pani sama czy z kim? Sama jestem, puma mnie zaatakowała. Czy pani puma w mieście? Dostałem właśnie przeciwko, zaraz miasto. Po tym jak pani napisała. Dostałem wezwanie tutaj o strzałach. Buu! Jest. To ja, strzelałem z Flargana, opuść broń. Proszę, z sygnałowego, bo potrzebowałem wsparcia. A ja jestem kolegą, wzywałem policję, może pan napisać do mnie właśnie na numer albo zadzwonić. Kolegą imię, nazwisko, bo tak... Pan Dorian Licz Wielki. Jest pan funkcjonariuszem? Nie, jestem. Broń Boże. Ja ją zabiorę do szpitala, jeśli pan chce z nią... A, no, a nie ma medyków? Tutaj pan nie przyjechał z doktorami? Znaczy, powiem panu tak. Ale nie odzywają. My trenowaliśmy i ja ją po prostu uderzyłem za dużo w twarz. Nie zjadła jej puma tak naprawdę, więc jakby pan pomógł na miejscu, bo to było ewidentnie po prostu zasłabnięcie przez zmęczenie. Pan, bo ja lubię, jak ktoś mnie uderzy i za bardzo. No, tak, może pan sprawdzić zresztą, że będą tutaj rany ewidentne na... Wskazywał na pobicie. Albo nie ma co jechać na szpital, no a jak możemy to na miejscu za... Tylko musiałby pan z apteczki wyciągnąć jakieś leki czy coś, morfinę może. Gdzie panią boli? Nie będzie elegancko. Nosek mnie boli. Tylko nas panią boli? Nic więcej? No, po brzuchu nie bije. Trochę kostka, ale to do tego, że szpilka i troszkę źle stanęłam, no. Wie pan, jak to jest... Nie bije się nigdy w brzuch, nie? Czy coś. Bije się zawsze pomoże, poryją. Złapię za rękę, podniesiemy ją. Dobra. Siup. Gotowa. Siup. Gotowa jestem, tak. No to raz. Oho. Ja się kłócę, panu mówię, że na przyszłość będą panowie, pani, czy jakoś tam... Tak. Strzelać, że panowie nam zgłosili to, żebyśmy nie przyjeżdżali, czy coś, jakiś trening, czy tak. No właśnie, ja specjalnie zgłosiłem. A jeszcze lepiej, to pojedźcie na strzelnicę tu koło banku. Ale ja specjalnie właśnie strzelałem z tego, żeby pan przyjechał z tego sygnałowego. Bo wie pan, to jest flara, nie? Potrzebowałem pomocy. No tak. A doktor nie odpisał i... A tak to pan przyjechał. Ale właśnie o dziwo jest dwójka na służbie, no. Może są zajęci. No właśnie, cholera wie. Dobrze, uważajcie, tylko nie strzelajcie już, dobrze? Żebyśmy dobrze, rozumiem, panie funkcjonariuszu. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za pomoc. Dobrze. Miłego wieczoru. No nic, pozdrawiam. No i wzajemnie, pozdrawiam. No, czat też pozdrawia. Pozdrawiam, czat, pozdrawiam. Już chyba wszystko okej. No chyba tak, dostaję za dużo razy. Ale rzeczywiście te buty to ja muszę zmienić. Sorry. Oj, na zdrowie. Dziękuję. To przez te pyłki, wiesz. Nie, ktoś o mnie myśli. Ja o tobie myślę. Chlebek, woda. Nie. Wiedziałem, że to powiesz. Chcesz coś pić, jeść? Dzięki. Nie, no już się napiła. Dobra, to elegancko, chodź. Słuchaj, Jazz. Będę szedł spać. Dobra. Tam gdzie auto. Jeźdź do miasta. Dasz mi swoje auto? Tak, ale nie rozpierdol. Czy jak wyglądam, jakbym kiedykolwiek rozpierdzieliła auto?
Szerokość. Szerokość. Halo. Eluwa. Eluwa. Co robisz? No cześć, no właśnie idę spać. No co ty pierdolisz? A co się dzieje? Co chcesz robić? No właśnie dopiero przyszedłem, a silny nie odbiera, Adrianek też, to nie wiem, myślałem, że z tobą są. A co chcesz zrobić? Kurwa, ale psy zapierdalają. No nie wiem, no. Z nimi mieliśmy coś robić chyba, nie? No niby tak. Poza tym to mnie wczoraj nie było i nie wiem, co się działo. Działo się coś ważnego? No, wzięliśmy do jedną osobę właśnie do Mokotowa. Dzisiaj przeszła jaką? Test. Jessica. To przecież tu kurwa była Django Jackson. Nie? No była, no. Aha, była. Co no. Mówisz, że przeszła na dobrą stronę? Ta, no. Musimy i wystawiam swoje biuro do spotkań. Muszę ci je przedstawić. Ale to weź ty ją tam kurwa dobrze wytresuj, bo ona może ona mieć jest nawyki. Tak wytresowana, że ci się to w głowie nie już mieści. Już jak suka mówisz, jest no, suka tresowana. Tak, jakbym chciał, to by mi z ręki jadła. O, no i to dzisiaj chodzi. Mi pierogi ugotowała i umyła mi okna. A ty jej pieroga już sprawdziłeś, czy nie? Nie, jeszcze nie, ja jeszcze jestem jeszcze zajmie. Nie, dobra, okej. Okay. A, naprawdę? Mhm. No dobrze. Ale no nie z tą moimi, co się puszcza, z tą drugą. Czekaj, kurwa, która się puszcza? No, jakaś się puszcza. Ale nie ta moja. Czarna taka, czarne, krótkie włosy. Chyba tak. A dobra, w każdym razie to wiem, która też ma, ta też jej nie lubię. Powiem ci no. Tak, kiedyś dostała dwa magazynki ułowiu, jeszcze gadała. A mamy jej numer właśnie, no. Także wiesz. A nie lubię szmaty, no, wyzywała mi moją imię prawdziwą. No ja też jej nie lubię, bo się pruła. Ty piara. No nic, co? Powiem ten, a co, to co robisz, co planujesz? No właśnie nie wiem, co planuję, tutaj muszę się do Adrianka dodzwonić, albo do Silnego jeszcze. Tutaj w ogóle takie komplikacje wyszły, że Scarlett jest silnym w separacji teraz w ogóle, no... Także jest lipa troszkę. Ja to bym jakieś spotkanko rodzinne zorganizował. No dobra, czekaj, dzwonię po Jessica, żeby się wróciła. Moment. Dobra. Wróć Halo? Się po mnie. Wrócę się po ciebie. No to dawaj. Dobra, będę za chwilę. Oczekuję. Gołomen? No dobra, no. Dzięki czat, że przypominacie o tym omenie. Nie wiem, coś laguje mi ten komp, kurwa. Dobrze, że teraz coś tam z tych jest tam. Może go... Chociaż ten drugi komp to jest tam. Czat, Pepelow i serduszka na czacie dla was za oglądanie reklam oczywiście i przypomnienie. Oczywiście Team Rugby. Możecie się podzielić Team Rugby albo Team Omen. Możecie mi mówić w ogóle, jakie są reklamy, bo ja nie wiem, jak wchodzę na czat, to mam zawsze Omena. Zazwyczaj do kogoś. Amazon? Thank you.
Nawijaj. Jesteś Batman. Jestem. Chyba przy. Jestem u góry przy takim. W takim parku na samym końcu. To jest, nie wiem, jakiś kurwa amfiteatr czy coś. Tylko to nie ten amfiteatr, który ty myślisz. Właśnie. To wyślij zgłoszenie na taksę jakoś. Dobra, to podpierdalaj podjadę. Tutaj. No. Trzeba, wiecie, trochę tu, wiecie, się popodziwiać. O, przyjechali. Ogól pachy. Ty widzisz, co ci lokalnie tu, kurde, robią na tym parkingu? Chodź, chodź. No wjechali we mnie, debile. Chodź, idziemy. Musimy zrobić spotkanie. Muszę cię przedstawić i powiedzieć, że... Boże, ja nie golę pach. Co wy chcecie, czat? A wy golicie? Nie wiem. Mnie nie przeszkadza. Ja się, wiecie, codziennie myję, więc... Używam dezodorantów. No nie wiem, no wy jak nie używacie. Dlaczego to auto już jest rozjebane z tyłu? No bo wjechali we mnie na tym parkingu tam, o. Mówię ci. Ale... Co daje golenie pach? Może mi ktoś wytłumaczy, bo może ja nie wiem, że jakiś... No wariacie. Czasami kobieta potrzebuje tego zapachu, nie? Tego prawdziwego męskiego zapachu. Wiecie, przed seksem zawsze trzeba... Znaczy nie trzeba, no ale może na przykład, wiecie, z 10 pompeczek zajebać, z 20... Jest, kurde. Ładniejsze są? No ale to wiecie, tylko wam pokazuję. Co ty pierdolisz? No nie? Halo? To widzicie, czat, o to chodzi, że wy nie wiecie, co tam. Robisz? No czekamy, tutaj będzie zaraz jechał ten. O, jedzie już, kurwa, to. Pajac. Kurwa. Patrz, patrz. Ty, słuchaj, ja cię z kilometra widzę, że ty jedziesz. Ty, posłuchaj. O kurwa. No nie pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę tery. Jak to kurwa tery? No szorty co robię przecież. Co ty robisz, ty? Zaraz ci zajebię. Przestań, Will. Co ty robisz? Kurwa, dzwoni po pogotowie. No ale nie przyjadą ci, mówię. Jak jechałam, to widziałam. Dobra, gościu, wy kurwę, bo ci kopa zajebie, no. No co ty robisz, kurwa? Jessica, tyle razy ci mówię, naucz się, że nie bijemy się przy ludziach. Dobrze. To jest najgorsze, co robisz. O, oj chuj. Weź go stąd. Dawaj, dawaj, jebaj go. Naryj, naryj i kopniak. Siu, leż ci, dobrze. Już. Kurwa, plaskacza dostał i się złożył. Zaleźć. Popo! Żyjesz? Popo, żyjesz? Żyjesz? Kto? Will. Popo. Żyje. Wszystko w porządku? Co ty się tak czepiasz, kurwa? Frajerze jebany, co? Co się czepiasz o wszystko? O ty kurwa, podnieś mnie, to ci zajebie. No jest teraz. Czopku ty. Nie no kurwa, dzwońcie po to odjedź, pogotowie. Odjedź, ty mam. Czopku. Ja odjadę tymi autami, będzie bezpieczniej. Wjechałem w słupek i mi się zepsuł auto, nie wyjedziesz. To tam dwa przedstawię. Tutaj.
Dzień dobry, tutaj. O kurwa, jakieś... Ty! Jakiś biznes? O cholera, jakieś fantastyczne śmigło. My medyka wzywaliśmy, nie wiem czy pan... Proszę pana, pan jest ze służby, brakło, czy co? Brakło. Ty, kto to mówi? Kim pan jest, halo? Nie widzę pana, przyciemniane szyby są. Halo? Halo? Gdzie pan jest? Halo? Kurwa, gdzie jest ten gościu? Panie! Halo? Potrzebuję pomocy medycznej. Halo? Potrzebujemy pomocy medycznej. To lokalny? Ty! To pani przyjechała? A ja tam stoję i wołam do helikoptera. Ale zajebisty helikopter nie taki kosztuje. To jest to. A nie wiem ile on teraz nie kosztuje, stać. Ale drogi był. A ja wołałem tam przy helikopterze. Kurde. Jak mnie pani wyrolowała, no nic. To pozdrawiamy i dziękujemy za pomoc. Wzajemnie. Kurde. Dziękuję bardzo, dziękuję. Jedziemy. Ej. Czopek. Masz naprawkę? Daj mi naprawkę, proszę. Ja weź, jedź tym, jedź tu, zobacz ile aut otwartych, nie będę marnował, jak tu tyle otwartych, jedziemy. No i chuj z Zentorno. Dobra, Zentorno, żorno. Idziemy się spotkać, tak 4-osobowe bierzemy. Chodź, musimy 4-osobowe wziąć. Przyjebał? Nie no, jedzie domu. Jess. Siedzisz tak. Za cicho. Zestresowałam się znowu. Czym? A, te helikoptery, wszystko się cały czas tak nagle dzieje. Aj! No i właśnie... Co? Nic się nie uderzyłem nawet, ale nie uderzyłem nic nawet, weź przez to. Zapraszam. Dobra, dzwoń po silnego, albo czekaj, ja zadzwonię. No zadzwoń. Zaraz się poznamy wszyscy. Jak tam Jessica? A w porządku, w porządku. Czemu maskę nosisz? Bo to twarzy mi w masce, no, co ja na to poradzę. Znaczy, czy ja wiem, ty... że maski chyba ładniejsze. Adrianek jest czy nie? Mówisz? No jest Adrianek. No to dawaj, mów mu, żeby na firmę przyjechał. Jaką kurwa firmę? Zobaczysz, on będzie wiedział o co chodzi. Mów mu, żeby na firmę podbił. Adrianek ma mnie teraz w dupie chyba, wiesz, bo odrzucę. Dawaj, dzwoń do niego. Myślę, że Adrianek się obraził. Troszeczkę. Nie no, ja dzisiaj z nim rozmawiałem przecież. Czeluba! Batman jest przypał, bo... Co? Psycholożka, kurwa, skoczyła z dachu. Psiarnia przyjechała. Zabrali mi broń i wiedzą, jestem przebrany za policjanta z Adriankiem. Potrzebuję wsparcia. Dobra, gdzie? No... Czerwony, no taki stary parking, co był kiedyś jako główny w sumie, tak. Dobra, wiem, wiesz, ten dobra, niedaleko... jadę. Dobra, no. Jadę. Zjebimy ich. Wsiadać, potrzebne wsparcie jest. Chodź tu, kurwa, później czopo, zobaczysz to. Jedziemy, Jess! 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 Wsiadaj! Kurr! Wsparcie jest potrzebne. Jess, gdzie? W związku z tym, że dwóch ich tam jest, i dwóch od nas, to Jessica siedzisz w aucie i nie ruszasz się, okej? Okay? No dobra. Jakby ciebie nie było, oglądaj sytuację, tylko z boku. Okay. Dobra, pokrótce, briefing. Chopo, sytuacja wygląda tak, że są przebrani za policji. Za policjantów są przebrani. O kurwa. Ty, no, ale się odjebało.
No i co? No i nic, no i podjechały psy i zgarniają ich. Znaczy tam psycholożka skoczyła z dachu. O ja pierdolę. No jest. I ona psycholog. Się nazywa psychologiem, jak z dachu skacze. To niezły psycholog. Ja to mi się wydaje, że ona potrzebuje. Czerwony parking niby. Gdzie był czerwony parking? Czerwony parking zaznaczę ci. Dawaj. Tutaj. Tak, ona swoich problemów nie potrafi wyleczyć. Dlatego tyle samobójców w mieście. I patrzę powoli. No i tu jest czerwony parking. Z drugiej strony zajedź, to wyjedziesz tam. Witam serdecznie. Cześć, dobra. O kurde. Zawinęli ich? No najwyraźniej. No to teraz możesz brać udział, Jessica. Okej. Okay. Cię, poczekaj Rudy, bo coś chcieli od nas. Ty, w ogóle, teraz co ty powiedziałeś? Będziemy zaraz skakać na nich. Albo nie. Co? Dobra, wyciągnijcie mnie i odkujcie. Dobra, wyciągnijcie. No dobra, jak go odkuliście, to mnie też nic nie zrobię, z łapkami do góry chodź, pójdę. Chodź, przodem idziesz silny, chodź. Jasne. Rozbiega. No, odkuj mnie. I hop! Poczekaj, kapitanie. Też mnie. Killer jest niezły, odholowuje w skauta. Ten funkcjonariusz jest niezły w siwych włosach. Widziałeś to? Odholował w skauta. Siup. Killer? No. No, on to jest dobry agent. Nie, bo odholował wszystko, siup, nawet nie wychodzili z auta, nie? A tu siup, wszystko odholowane. No, powiem tak. Dobry jest chłopak. Nie powiem. Ma on umiejętności. No nic, weźmy Sand Kinga może. Myślisz, że będzie odbitka? No na odbitkę, nie? A, w ten sposób odbitka. Co za cep, jebaniutki. To biegnie. Gościu, poważnie ty jesteś czy co? Jakbym ci przypierdolił, to byś nawet nie wstał, ty! Kurwa, mówię do ciebie, głuchy jesteś czy co? Nie biegaj przez środek ulicy. Ale masz papierki. No przybym cię ujebałbym ci, no przecież bym nie wyhamował. Weź, żeby nie biegaj tak. Kurwa, jak ty to wstawiłeś z powrotem? Nie wiem. Mi by się przydał jakiś ten... No taka maska jakaś czy coś, wiesz? Bo się chęł, bo moje włosy. No to co? Moje włosy się rzucają w oczy. Sam mówiłeś, że nikt takich nie ma. No nie ma nic, ale co? Ubierasz maskę, Popo? Co? Ubierasz maskę? Tak, ubieram. Ja pierdolę. Co? O, to chuj już. No to nie. No jebać, chodźcie, idziemy. Chodźcie. Powiedz mi, Dorianek, było pite coś, czy nie? Nie, dzisiaj nie, ale jutro chyba będzie, bo uzbierali, dzisiaj. Kurde. O kurwa. Wskakuj! Trochę mokra się zrobiłaś. Wody zabraknie w tym mieście zaraz. Nie, dzisiaj nie, jutro będzie coś pite, więc zachęcam. A czy nie wiem, czy jutro tak w 100%, ale... Może, nie wiem. Zobaczę, muszę poinformować wcześniej zarząd, żeby w razie czego ukrócili. No tak. Pasowałoby. Ostatnio żeś
Się wkurwił chyba. A to jeszcze, a to chuj z tamtym. Jeszcze było później przecież. To zarząd cię, że tak powiem, zdegradował. Wyjebali mnie. Dostałem kurwa kopniaka z wyspy. Bilet powrotny dostałeś. Mówisz w grze, pajacu. Spierdalaj kurwa, gościu. Jak ci coś nie pasuje, to co? To wypad z czatu, bo... Do widzenia. Ej, mi dziś nie grałbym się na turniej z CS-a. Skąd wy to wiecie? O tym turnieju. Ona nie gra, bo... Pisała tu na czacie, że formata musi zrobić. No, Adrianek, dzwonił się. No dobra. Omenek, w takim razie dzięki za przypomnienie. Pozdrawiam i serduszko na czat. Serce na czat. Dla czatu. Batman. No. No dobra, żyjesz, okej. Czekam na chwilę. Czekaj chwilę, na chwilę przysnę. Muszę coś pójść sobie, aż bym... O co? Jeden krok, jeden, jeden... Jesteś dzisiaj! Po prostu jest taki szalony! Ta! Ale to będzie pite! Wyjmuj panu wiaderko, Batmani! Wyjmuj wiaderko i... O kurwa! Mieszanie... Mieszanie nie jest dobre, co ty w tym sam filmie tu komuś? O ła! Pepelow!
Ale ty jesteś nawalony, kurde. Do zakochania jeden stok, jeden jedyny, nic więcej. Do zakochania jeden sztok, jeden jedyny, nic więcej. Sztok, kurwa. Dorianek. Operacja Dorianek. Sztok. Operacja sztoku. Kurwa, sztoku to będzie dopiero, sztoki będą. Oj, Batmanek. We smart, we smart! Zrobiłbym kiedyś takiego, wiesz, tu wirelu na YouTubie, nie? Oglądasz Twitcha czasami? Nie. Tam streamerzy są, pewnie, nie? Że tak. I weź tak zrobić, tak. Kurde, takie właśnie, wiesz, że w życiu nagrywasz? I jak to by było, gdybyśmy używali, kurde, emotek Twitcha w życiu, nie? I taki nagrać materiał. Kurwa, i tam kapy, tam lul, tu forehead, tu whisper, tu żabka, kurwa, gadasz, ale by było. Co ty gadasz, kurwa? Pierdolę, wychodzę stąd, ty jesteś najebany. To dla dzieci jest jebane. Kurwa, gość. Lubię go, przyjemny jest strasznie. Ale strasznie taki... Dla dzieci? Dla co? Dzieci? Dla dzieci? O ty frajerze, ty. Tak, kurwa, dla dzieci. Dla jebanych małolatów. Spalę ci głowę. Będziesz jeszcze bardziej czarny. A ja ci wsadzę ją do pralki. W ogóle walizki. No i co teraz? Jazz! Co? Dlaczego się, kurwa, nie odzywasz? Ale przysnam na chwilę, wiesz? No kurde! Dlaczego przyby tłucze cię w aucie? Co kurwa? Takie było, z tyłu już nie sprzedałam. Opuścisz, cwaniaku. Z tyłu są zacięte. Korbka się zjebała, no co? To jest elektryczne, ty Może kamer nie mam cofania i czujników, ale elektronika jest. W najtańszej wersji brałem, bo silnik większy. Wolałem wziąć lepszy. Okej. Jazz! Co? Dlaczego się nie odzywasz? Co ty robisz? A, bo problem ma. Ale już. Jaki problem? Jaki masz problem? Jaki problem? Głowy taki mały miałam problem. Dawaj całuska. A chciałabyś być moim problemem? Daj całuska. Nie dam ci całuska. A zostaniesz moim problemem? Policzek. Jak ty wyginasz rękę? Zostaniesz moim problemem? Nie mogę zostać twoim problemem. Dlaczego? Z problemami się najlepiej przespać. O, ty kurde, wysiadaj z auta. O, patrz, zobacz, co się zobacz, jak... Zostaw mnie. No, strzelaj, nie ma. A jakby była szyba, to bym ci zamknął ją, a teraz co? Potłukłeś i co? No co? Szyba jedynie była tłuczona. Jedynie szacunku na to auto, żeby nie trzeba było go myć od środka, to nic nie zrobi. Co ty tą bronią wywijasz? Kurwa, zastrzelisz kogoś w końcu. Ty ją zabezpieczysz. Co wy robicie? Co? Ja mam tu dildo, saj, co? Węgorza, Batman! No. Węgorza, ty. Adrianek. Pa, Adrianek tego. Adrian, podskocz! Adrianek makowca jadł, bo szybciej wyszedł. Kakałowca wpierdalałeś? Chyba makowiec był wpierdalany, ty. Z naczelnikiem kakałowca wpierdalałeś? Adrianek? Kakałowca. Nakurwiaj, Scarlett. Cześć, cześć. Podjedziesz pod nich pod... Jestem już. Pod pozdrawiam. O, co robiście? To... Eluwa! Silny! Chodźcie przywitać, daj pyska! Cały dzień! Mua! Ej, dobra, bo ogólnie jest taki przypał... Wpierdolili was do więzienia. Pójdź ci w dupę, Dorian. Czy... Tyle ci powiem. Co ty tak... Kurwa. Sześciu rozjebałem i mi nie pomogło. Pal się, frajerze. No, chcesz jeszcze raz? Palcie... Dobra, spierdalam, bo psy. Pal się, koniu jebałem. Szybko, szybko! Dokładnie. Jedźcie, idziemy. Ale miejsca nie ma dla wszystkich. No niech Adrianek szuka auta, szybko. Psy jadą już, kurwa, będzie przypał. Adrianek, szybko, spierdalamy. Adrian, zobacz, Adrian, dawaj, tutaj ci wywalę, szybko, chodź, siup. Zaraz przyjedziemy, idziemy po auto. Typa, jakie tu są te? To weźmy go po prostu na kolana. A no, w sumie? Nie, no i będzie na Adrianka, no.
biedny Adrianek. Dobra, musimy jechać na firmę, przebrać się, jedziemy na firmę pogadać. Jest ważna sprawa do mówienia. Dobra, Adrianek, dawaj tak. Na kolana. No, przyjechałeś, psy. Chowam się. Szybko, szybko. Na kolana, dawaj, na kolana. To chyba Scarlett? Scarlett? A jak Scarlett, to psy przyjechały, faktycznie. Bierzcie go na kolana, fastem. Co? Dawaj. Ja nie mam kajdanek. To czopo, kurwa! Ruszaj dupę, czarnuchu! O ty, kurwa, jebany. Siadno tu. No szybko! Przyjechały. Idziemy. Go. Kurwa mać. Szybko przebrać się idziemy. Pelgumę. Ogólnie to dobra, powiem tak. Kończę z byciem miłym. No co się stało? No ale jak cię kadet killer złapał, to na co ty liczyłeś? Że on cię puści? Nie o to chodzi. No. Nie. Bo była taka sytuacja, że ta pani psychona chciała popełnić samobójstwo, bo Scarlett chciałem zamordować. A jak wy, nie wiem czy wiecie, ale Terry jest panią psychologa, Terry jest w sumie częścią Mokotowa. Ale także, przecież Terry'ego już nie ma z nami. No, w sensie, że Terry ma majora, oczywiście, ale to majora jeszcze na 3-4 dni maksymalnie. Dobra, także. To poszantażuj panią psycholog, nasza... żeby go wykupiła. No, ale nie o to chodzi. No i wiesz, Scarlett chce napisać, żebym odpierdolił panią psycholog. No. A później mi mówi, że nie o to jej chodziło i po prostu chciała ode mnie przeprosić. A pani psycholog już się dowiedziała o tym wszystkim, kurwa, czaisz? I chciała się rozjebać o asfalt. I mówisz, że mi skoczyła, ale na szczęście tam ratownictwo było już na dole przygotowane. Kurwa mać. Ale oczywiście przyjechała policja, a ja w radiowozie w tym stroju. No, czaję. O to. Także od nie dzisiaj... Masek. Od dzisiaj to pierdolę takie coś. Nie, to po chuje mam się przebierać w sumie. Nie, no czepo, ty się nie musisz przebierać. Wyglądasz jak zawsze. Schowaj to, bo jak mi przyjebiesz, to będę nieprzytomny. A musimy dojechać na firmę. Do zakochania jeden sztok, kurwa, jeden jedyny, nic więcej. Adrianek, jeszcze raz się pochwalisz, to ja cię rozpierdolę. Ale on mi nie pomógł. Jakbyś rozjebał wszystkich, to miałbyś się czym chwalić, a tak? To jest spoko. No wszystkich rozjebałem przecież. Ściągnij pas, czy nie ściągasz? No nie ściągam, bo... Dobra, to jebać, to idziemy. Ogólnie no to... Przejebane z tymi kamizorkami, no jest przejebane, bo... No ty się też masz tak. No ja też mam, dlatego noszę jak debil, kurwa, dużą kamizelkę w kurtce, no co ci powiem, no. Słuchaj, Czarnuch, wysiadaj i bierz go na kolana, na co ty czekasz, no? No myślałeś, że cię nie poproszę? No debilu jebany, po co ty szyby tłuczesz? Nie rozumiesz tego, że jakby do nas celowali, to możemy odjechać, bo jest szyba? A tak to nie... Jak ty jesteś... Kur... Spokój się. No i widzi. Czekajcie, jedźmy pod więzienie, bo tam Scarlett czeka. O, od razu Scarlett weźmiemy też do firmy i pogadamy z nią, nie? Silny. No normalnie. Jest pan zatrzymany, ma pan prawo zachować milczenie, wszystko co pan powie może i będzie użyte przeciwko panu w sądzie. Ma pan prawo do jednego telefonu w obiekcie. Dobra, sam twardy już. O ty kurwa, ja nawet w czarcie.
Dobrze, dobrze. Adrianek, łap tam muchy. Ona jest dobra, ona jest pod szpitalem, kurwa, w chuja poleciała. Jak to? A czemu ona nie chce w ogóle się z tą spotkać? W sensie, czekaj, co? No bo pisałem, no to ten. O czy pisałem, no... No bo się gada... spinała, no. Dzisiaj się też spiała, no spytaj się Czopka. A zapytaj się Czopka, co? No nie ma okresu. Nie ma, się... no po prostu. Pierdolcie się go o tym ślub. Ma okres, ma okres. Może ma okres, no co to? Chyba kobieta, wiesz. Tak, no i słuchaj, no i przez to... pani... przez to ta pani psycholog się prawie zabiła przez jej pierdolony okres. No to widzisz, no, tak no kobiety mają. A dzięki pani psycholog, no to za psycholog, co skacze z... No to ciekawe właśnie. Nie wiem, ale... ale załatwiła mi pozwolenie na broń na okres tygodnia. Także... Tak, ja już straciłeś? Winien. No. No, już straciłeś, nie? No, już dwa dni globalne temu chyba straciłem. Mhm. No to słyszałam, że teraz... A słyszałeś, po ile teraz jest? Pozwolenie. No, 50 tysięcy, bo ich, no, kurwa, coś pogięło. No to ja już pierdolę, ja nie robię, jak mi zabiorą, tylko ja będę ten, wiesz, ja będę robił sobie na nielegalnych tych, na brudnych, nie? 50 tysięcy? Stary, no. 15, no to jeszcze, ale 50? No, co? I tak to pozwolenie było trudno dostać. No. No ja nie dostałam na przykład, a byłam wczoraj, się starałam. To powiedzieli mi, że pani jest niepoczytalna jakaś, psychiczna. To im nie dali. Co? Co za bitwa helikopterów w powietrzu? Ciekawe. Dobra, dzisiaj... jedziemy po Scarlet, nie? No, pod szpitale pewnie. Napierdolę, jak będą dymy tam pod tym szpitalem, to się wkurwię i napierdolę im mob. Dobra, wypierdolisz im bomby, plomby. O kurwa! Chyba spali, ty! Ty, chyba spali, o kurwa, macie, Adam. Ty! Ale przypał jest, kurwa, stałe jebane psy. Dobra, załóżmy ręce za głowę, bo i tak... Proszę zgasić silnik i... Nie. Dobra, ręce na kierownicę. Przyjmujemy mandat. Ręce do góry. Przyjmowany jest mandat. Dobra, ja wyjdę pierwszy do ściany, proszę mnie zakłuć. Zostanie w pojeździe. Silny, przypał, kurwa, kręcicie. Tak wiemy, że... Morele! Odkuj mnie. Wsparcie wezwał. Proszę nie co wy wzywać robicie? Wsparcia na radiu. Ja no wracam nic, do auta, no. Ja ich nie znam. Dobra, wszyscy stańcie pod ścianą, jeśli możecie. Ja tam zostaję w aucie. Teraz to pod ścianę, jak już wyszedłem stamtąd. Niech pan ja się daje pod ścianą po dobroci. Dać. Ale my po dobroci staliśmy, to pan nie chciał... Silny, co ty odpierdalasz z Jessica? Ja nie rozumiem, co wy robicie? Kakałowca chcecie wpierdalać, czy co? Upakujcie się do tego wozu. Wejdźcie, wszyscy pod ścianę w takim razie. Upakujcie się do tego auta, jedziemy stąd. Nie przekrykujcie się. Silny! Pan wysiądzie z pojazdu. Dobra, pan idzie zjeść. Kurwa, nie mogę po prostu. Nie no, wy jesteście, kurde, niesamowici. Opuści pan pojazd? No opuszczam, no. Ale jaki powód? Przecież ja nic... Ja przekroczyłem prędkość tylko, nie? Są państwo wszyscy zamaskowani. Ja jestem zamaskowany. Co pan powiedział? Co pan powiedział? Proszę pana, zamaskowani jesteśmy. Że ja... Tak. Czy pan widzi, że miał na sobie maskę? No to dobrze. No, to jak to nie, proszę, nie będę was przeszukiwał, ale morele, proszę, chyba, stanąć, morele, nie? Chyba, morele. Tak? Ale niektórzy z was są zamaskowani, opuścicie pojazd? Czy... Are you sure? A czemu ten debil celuje do nas, Zaka? To... No skąd ten mam wiedzieć? Dobra, no, wysiadaj z tego pojazdu, ale powiedz mi po co? Powiedz mi powód, dlaczego się z tego pojazdu pod czterech ścianę. Jest, nie mogę wysiadać. Zostajcie zatrzymani, a pan jest tutaj zamaskowany przykładowo. No dobra, no jestem zamaskowany, ale przed chwilą wyszedłem z pierdla przecież. Dobrze, czyli pan nic nie ma takiego. A Rudy, ty schowaj tego kawałka, bo się skrzywdzisz znowu. Spokojnie, ustawcie się wszyscy pod ścianą. Ty czaisz, że ty nie możesz tak kurwa nasiedlonym biegać z tym kałachem. Znasz sobie z tego sprawę w końcu? Co się dzieje? Słuchaj, jest taki problem, że przekroczyliśmy jedynie prędkość. Ja wychodzę grzecznie, to ten cię do nas sap. Ja nie wiem. Powiedziałem, że się ustawili, jak już wyszliście, to powiedziałem, że się ustawili pod ścianą. Oni dopiero byli skazani i wyszli z więzienia, mieli się iść przebrać i tak. Nie ma nic takowych na... Prywatne moje auto jest i w aucie mogę mieć maskę, co wy chcecie? Kurwa.
Moje auto, króciutko, posłuchajcie, moje auto, słuchajcie, moje auto jest autem prywatnym i w środku mogę mieć maskę, to jest prywatny teren mój w środku. No, pański samochód w środku tak, ale pański samochód porusza się po drogach publicznych. No tak, tak, no i co w związku z tym? Przecież ja w aucie siedzę namaskowany, po co, co to tam, panowie? No, panowie wsiądą do pojazdu i odjeżdżajcie. A da pan tego kałacha w gratisie? I frytki? A tamten co udaru dostał? Kto? Który? Ta. Ta, chyba ta. Dobra, pozdrawiam. Zaraz zobaczę tylko. Przyjebię mu. O kurwa, nie przyjebę mu. Ty, co to za pochołki są? Typa, ja nie mogę wjechać na kurde ten. O. Dobra, jedź pod ten szpital. Mieliście dywersję, wiecie o tym, że mogliśmy zabrać tego kałacha? No, mogliśmy. No mówię Morele. Ale Morele mówisz, się... to mów. Morele to jest, mów jak już mam wychodzić z Giverą, a nie tak, wiesz, jest modlicie. Ja po pierwsze nie wychodziłem, bo było nas pięciu i dlatego ja nie mógłbym brać udziału, czaisz? Chcesz, żeby dostać, wiesz, przypomnę. Ale Adrianek był zakuty. Adrianek nie był wtedy zakuty, właśnie. Ale nie mam. Dobra. Bierzcie Scarlett i jedziemy. Zakujcie ją i bierzcie mi z pierdolą. No, jesteśmy. Daj kajdan. Masz wytrych? Ja mam wytrych, a co jest? To daj. Przeprosiłam ją. Oho. Otwórz to furę. Nie, ja ci dam wytrych. Daj mu wytrych, niech on nie cwaniakuje, jak chce to niech bierze. Mhm. Przygotujcie się. Dawaj silny, bierz, kurwa. Jak coś to. Zakuj ją. Dobra, jak coś to będziemy ten. Poczekaj. Dobra. Co ten Adrianek za mną kombinuje? No nie pierdol. Co on robi? Dobra, on wytrychuje na 100%. Dobra, to w takim razie jak on nie jedzie z nami, no to po co ci? O, dobra. Siadaj z drugiej strony. Co, cię on to już podjebał? Ja pierdolę, co za kurwa. Przechuj ten Adrian jest. On jest taki przechuj, że to jest głowa ma. On się nie pierdoli. On wyszedł z więzienia, zaraz go znowu wpierdolą. Dobra, jest ten? Dawaj. Lecimy na firmę. To od razu będziemy mogli departament policji po... Dobra, a jest Popo? Will jest? Czopo? No, Czopo, Will. No, nie wrócił jeszcze, wiesz? Chyba. Mhm. Ty, ale dobrze, że ten Rudy mi się pracuje w tej policji, bo gdyby nie on, to by były kłopoty lekkie. Tak? Czekajcie. No. Do zakochania jeden sztok, jedyny sztok, nic więcej. W razie czego się skupiam na mnie, nie? Czy Adrianek mi dzwoni? Powiedz, żebym na firmę jechał. Zajebał tego. Zajebał. Ktoś zajebał i się nie bał. Ktoś zajebał i się nie bał. Ktoś zajebał i się nie bał. Ktoś tu turururu. Turururu. Zanim on wejdzie teraz to. Zanim on teraz wejdzie. Dobra, to jeszcze Adrianek podjedzie. Ty, ale zanim on teraz wejdzie to będzie to. Ty, no nie mogę, że... Zobacz co się dzieje no z tym autem. No nie mogę wjechać na krawężnik, widzisz to? Kurwa, porobili coś, poruszali. No zobacz to, no. Widzisz to? No tak mnie to denerwuje. No zobacz, no ja teraz wyjechać nie mogę. Muszę, o tak, o. Mogliby zmienić trochę handling tego pojazdu, no. On też szybciej jeździł czy coś. Ten Sand King jest spoko ogólnie do akcji. Zajebisty jest, no. Tylko mogliby go trochę w sprowadzeniu. Dobra, jest.
No okej. To co, na szybko? Omenik, czat? No to szybko. Pepelow na czacie oczywiście. To na szybko. Pepelow i serduszko. Fajny jest ten Pepa. Będziecie spamujcie ją, nią jak będzie ten, jak będzie akcja takie wiecie miłosne, to tą Pepkę to wiecie. Dobra, bo on nie wejdzie teraz, no. Jedziemy na firmę? Tylko szkoda, kurde, bo... Czy czekamy na niego? Krótka piłka i decyzja. On gada przez telefon. Ja muszę jeść pod mieszkanie, muszę seklamę wziąć i tak... Dobra, może idziemy na firmę pogadać najpierw, co? Bo nie dojedziemy. No, Adrianek nie wie, gdzie jest firma, a ja bym chciał klamkę... No jak nie wie, gdzie jest firma? No przecież wczoraj tam był, no. Jaki to jest przygłup? Dobra, jadę pod ten. Boże święty, skąd wy go wzięliście? Mnie się nie pytaj, ja chciałem go adoptować, ale Scarlett się zgodził. Adoptowany za... Potrzebuję ojca i matki. W pysk byś mu przynajmniej mógł strzelić, by się nauczył. Musimy go wytrenować. I tak mu wpierdol, już spuściłem 2-3 razy. Nawet przez niego Scarlett kijem baseballową wyrwała. Dobra. To nas właśnie. Ale też się jej należało w sumie. Bo zupa są. Scarlett, Efron chce do ciebie zarywać. Zostanie to między nami, nie mów silnemu. Co? Tak, cicho. Scarlett, odbierz to bardzo miło. Bo się załamie, chce popełnić samobójstwo. Nie, no nie gadaj. Gadam, musisz go przyjąć, musisz to zmienić. Na boku musisz kręcić. Dorian, chyba nie mówisz poważnie. Poważnie. Poważnie ci mówię, dla naszego dobra. Mam takie problemy w związku, a ty jebać mówisz, to. Musisz żyć chwilą. Na 101%. Moje życie chwilą polega na tym, że chciałabym w końcu zaplanować mój ślub. A tam ślub, po co ślub, jaki ślub? Czym ty mówisz? Z Erwinem to chyba tylko chwilą się da żyć. No. dawaj, pakuj się, jedziemy. Co ty tak długo? Co? Jeszcze klepek sobie brał. O, długo żeś. A ty masz chlebek w domu? On ci się nie pleśnie? Nie. Jak go mam zamrożony tam w lodówce. Czej. I zawsze sobie odmrażam. No ja mam taką mikrofalę, co mnie odmraża. Dobra, Adrianek znalazł firmę czy nie? No nie wiem, no nie dzwonił mi, to chyba znalazł. To weź zadzwoń do niego. Cześć, bo mi Hagen dzwoni. Kurwa, dzwoni do ciebie każdy. Weź ty wyłącz ten telefon albo wyjeb po prostu go, bo... Weź, kurwa, dzwoni. Wypierdol tych ludzi. Co to są za ludzie, że ty z nimi gadasz w ogóle? Z kim ty trzymasz silny? No bo z frajerami się nie trzymaj. No czekaj, dzwoni do mnie Adrianek ogólnie i Hagen, a Hagen jest w sumie częścią. No dobra. Całego Mokotowa, no dobra. Jednak... A Hagen to kto to? No taki, co ma taki strasznie taki gruby, niski głos. A to bierzemy go tak też na pogadankę? No. A to gdzie? Może gdzie byśmy... Czy on wie, gdzie jest firma? A to powiedz mu, żeby na parking główny, to pojedziemy po niego i będzie jechał za nami. Dobra. Adrianek znalazł. Nie no, Adrianek to kozak. Jessica, lewe. No co? Przecież prawdę mówię. Uwielbiam tego Sand Kinga. Jak ja mam wyjebane na to wszystko, co to jest w tym mieście. Ten Sand King rozkurwia wszystko. Kurwa, nawet nie muszę na czerwonym się zatrzymywać. Och, chuja mnie to i tak zrobi.
Jazz, widzisz to? Widzę. Silny, robią kogoś, robi... Silny. Silny, robią kogoś. Widzisz? No widzę, widzę, widzę. Uspokajamy to, towarzystwo? Znaczy się, no nie wiem właśnie co robi. Dobra, wypuścił. No gdzie ten gościu jest? Z Wąskim mamy pakt w teorii. A to Wąski jest. No dobra. Nie wiedziałem. No jest ten ziomek twój? Pod dealerem wozów, bo widzę Wąskiego nie chciał się pokazać. Dawaj, pod dealer wozów. No dobra, to jedziemy. Nie, kurwa, czerwony. Pozdrawiam. Co, czerwoną bluzę noszę? Oho. Morale? Ale wiesz co, czasu do czasu mógłbyś tak urozmaicić i powiedzieć na przykład serdecznie, pozdrawiam. Nie no, kurwa mor... Dawaj. Halo, bo ja czekam. Dealer z samochodów za... Aha, dobra, to zaraz przyjedziemy, czekaj tam, zaraz będziemy na firmie. No elo. Co pan taki nerwowy? Ja? Tak, dlaczego pan szybę wybił w swoim samochodzie? Nie wybiłem, to u pana siup opuszczone. W moich oczach, tak. Dobra. Zna pan powód zatrzymania? Jaki jest powód zatrzymania? No ja się pytam, czy pan zna ten powód, tak? No jasne, że nie znam. No to pan, jak pan nie zna powodu zatrzymania? Ma pan prawo jazdy? Słuchaj, Rudy, pal wroty, no. Na zdrowie. Dobra, pan mi powie... Odpowiem na dwa proste pytania. Dawaj. Tak? Z jaką prędkością możemy się poruszać w mieście Los Santos? Słuchaj, ja mogę powiedzieć 50. 50, tak? A tak. Na autostradach? A nie wiem tego. Tego nie wiesz, tak? Ja i tak zapierdolam 300 wszędzie, więc. Ja rozumiem, rozumiem. To nie znasz powodu zatrzymania, tak? Nie, nie, nie. A powiedz mi, obywatelu, czy wolno jeździć po chodnikach w naszym mieście? Oczywiście. Jak ma się takie auto, to można wszędzie wjechać. Przecież każdy widzi, duże jest, nie? Co? No duże jest, nie? No tak, tak. Dobra, przedłużasz, kurwa. Pal wroty, albo nas zatrzymujecie, albo co? Bo przedłużasz, gadasz coś tam na radio, no. Macie powód no, jakiś? Tak, nie mam prawa, no mam powód, przejechałeś się na... Ale co, podejrzani jesteśmy o coś, czy co? A, to pan się odsunie troszeczkę dalej, bo to zatrzymanie po interwencję. No to o co chodzi? Mandacik i spadamy, co? No dokładnie. No to uno, do es quanto, sin consent otto. Ale pan mi okazuje ci dowód. Masz, okazuje ci dowód. Ale ja nie potrzebuję pana dowodu. A dlaczego? Ja go nie poprosiłem. No to, kurwa, gościu, bo odjedę, no. A zresztą, pal wroty. Cyganie, kurde. No i co ci poradzę, żeby było? Dobra, jak podjadą, no to... To morele. No. To ma być dziecię morele. No, pokaż im się specjalnie, no co? Dobra, tam pali wroty. Gdzieś. Kurwa, szuka. Igły z tego usiana. Oj, pojechał. Kurwa, co za dzban, no męczy mnie po prostu, ja nie... Co się pyta głupio, czy znam? Co to, kurwa, egzamin był? Najpierw to teraz będę. No to gdzie się z agentem spotykamy, bo pisze do mnie. No napisz mu, na, żeby ten przyjechał na jubilera. Ale mogli na jubilera. Też, że miał kałacha oboje mieli. Na jubilera, no dobra, ale skąd oni go mieli wyciągnąć? No, nie widziałeś za radiowozu? To tam sobie w lusterku widziałem, jak sobie koleżkę tam wyciągnął. Wyciągnął sobie z... Tak byś z mu powiedział? Przypierdoliłby się, przyplułby się. Alaby, przyjechał Caterpillar. Stary, ostatnio to brudnych pieniędzy nie można było zabierać, który miał przy sobie. Bo nie jesteś już poszukiwany. Nie wiem, czy wie. Ja? No, bo mu pokazałeś dowód. No dawaj tam pod ten, pod, a, no. Pod tego lidera, może tam Hagen będzie. Ty, ale ty chyba chcesz ich rozjebać rzeczywiście, no dobra. No bo, chuj. Powiem ci tak. Dzisiaj byłem zbyt miły i mnie to troszeczkę podirytowało, bo czuję się nie sobą. Jak chcesz.
chciałbym Hagena w sumie też zabrać w końcu. No dobra. No gdzie ten Hagen? A nie w aucie? Hagen. 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 Ja napisałem mój Jess MNC. I co tam, Jess? Zastanawiam się, bo ja go widziałam. Ogólnie on tu stał przy murku i potem podszedł do niego Psiarski i powiedział: co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Odsuń się, interwencję. Zratatata. Andrzejek już czeka pod firmą, jak grzeczny pies. Dobra, jadę. No poczekaj na tego Hagena, już jedzie. Ale gdzie on jest? No nie wiem, gdzie mógł odjechać, ale daleko chyba nie odjechał. Chciałeś zadzwonić, bo napisał mu SMS-a, nie pisał. Ej, a może go zgarnęli, co? Czy nie? Powiedział, że czeka na was. No właśnie. Jakby się wkopał trochę. No już jedzie ze sklepu z ciuchami. Ja pierdolę, że kurwa Rudy się musi jeszcze przypierdolić o tej górze. To on? Jedzie coś. O, chyba tak. No kurde, no niechże jedzie za nami, no. No i dawaj, jedź za nami. No się ma panowie. Cześć, dobra. Cześć, chodź, chodź za nami. To nie są hybrydema. No to jeszcze chyba będziemy się jednego zebrać. No dobra, to dobrze, że jedzie tym autem, to go wiezie. Po prawej wierzę co dzień. Kolega wróci chyba wyper. To chyba nie ten, co? Dobra, jedziemy na firmę już. Niech idzie za nami. Napisz Popo, żeby jechał już pod firmę. Słyszysz? Napisz tam Williamowi. O, Czopek cieka już za Adriankiem, patrz, to się no nazywa dobra, organizacja. To tu za wiatr przedstawiam, bo tu się nie parkuje. Dobra, jedziemy. Wychodzisz. No, wysiadać. Zamykam, elegancko jedziemy. Luwa. Zamknij drzwi, Scarlett, od auta. Tom? To ty? No, to ty Scarlett robi. Dobra, powoli, powoli. Gdzie wam, gdzie wy tak biegacie? Spokojnie, no. O, idzie w końcu do roboty. Na firmę, a nie na potańcówkę. Tak, powolutku. Ja ten na to potańcówkę sobie poszedł jednak, wiecie? Ja już mam wszystkiego kurwa dość. Zaraz, powiesz, spokojnie. Pierwszy raz jesteśmy w takiej dużej ilości, co się stało? Będzie można porozmawiać. Jezus Maria, Jessica. Tylko tu nic nie dotykać, komputerów nie ruszać. Co ci się stało? Tak. Gdzie mi się coś stało? Kogo zabiłaś? Jesteś... Co nie robią? Nie wiem. Niech podskoczą. Broń, idź, bo i tak będę ją musiał przejść. Znaczy, na kolankę pewnie trzeba wziąć. Takuj mnie. Takuj mnie ktoś.
Dochodź do... O, już cię wziął. Znowu wolne mają? O, cześć Tomuś. Ja bierzesz silny. No bierz ją. Chodź Jessica, idziemy na kremówki. Ale o co ci chodzi? No nic, no a tobie o co chodzi? A gdzie jest Adrianek? Czemu mi chcesz na kremówkę? To jest cymbał po prostu, orzeł numer jeden. Nie no, ja bym cię jak on coś rozjebie w tej firmie, to ma kurwa kosę w żebro. To kurwa, dobra, siadać ty... ładnie, na krześle. Mm. Dobra, witamy wszystkich zgromadzonych. Na wstępie ja chciałbym przedstawić nową osobę tutaj w gangu. Jess przeszła dzisiaj chrzest, była dzisiaj ze mną na przesłuchaniu, ma trochę rzeczy do ogarnięcia, ale... Ale nie ruszajcie się tak, nie jedźcie nic. Ma parę ale rzeczy do ogarnięcia, siadaj tutaj z tej strony, no. No, ale ma parę rzeczy... jak siadam... O, dobra. Ma parę rzeczy do ogarnięcia, jeszcze co do przesłuchań i porwań, ale dała radę w miarę, więc już chrzest przeszła, więc nie będzie musiała. Dobra. Co do osób, których nie było, no to tu... to jest firma i to jest miejsce spotkań. Firma należy do mnie. Spotykamy się zazwyczaj w tym biurze, nie dotykamy tam reszty komputerów, tam jest praca. Jak wiecie, zajmuję się akcjami, aukcjami. Ja za pracę. Kurwa, ty będziesz mi przerywał co drugie zdanie, czy co? Stary, no zamknij już dziób, bo kurde normalnie, przerywasz, stary. Jaka praca, sraka, no daj mi powiedzieć, co ci powiem, ty. Gdzie jest Adrian Cymbał? Kawę niech zrobi sypanom. Bo przecież nie wytrzymam z tymi ludźmi. Tu będziemy się spotykać, tu, tutaj no to jest w miarę prywatny teren, więc nikt nie powinien się przypierdolić, nie? Nawet jakby psy przyjechały, no to jesteście u mnie, więc. No i to jest ogólnie oficjalne miejsce spotkań. To biuro tutaj, konferencyjne. By trzeba było zobaczyć, kto jest w ogóle, jaką listę zrobić, kto jest w tym Mokotowskich, żebyśmy wiedzieli, żeby się wszyscy zapisali. Czarnuch. Dobra, to może zacznijmy od takiej najważniejszej rzeczy. Czyli ustaleniu pozycji każdego członka. No to by trzeba było hierarchię zrobić jakąś, wiesz? I później to jakby to, ustalić. To właśnie... Hierarchia wartości, po to... obowiązki, to trzeba... przyjemności, przygotować, hip-hopowa no. Podróż do przyszłości. Nie mogę z niego. No ale nie ma Adrianka, no to gdzie on jest? O kurwa. Idź po niego. Ja może do niego przedzwonię. Idźcie we dwóch, przedzwoń. Przypierdolcie go tutaj przy... Nie no, nie. Zadzwońcie do niego, może... Może po pączki pojechał, co? Może chciał być miły, po pączki pojechał, kawę chciał przywieźć, jakiegoś Starbucks albo co? A ten dzieciak, no na pewno. No to chyba tak pojechał, że z wyspy wyjechał. Ach, no to niestety. Dobra, dobra, no to gadamy. Mamy nową członkinię, to jeszcze... Jessica. Nie, ona nie śpiewała naszego hymnu. Tak, Jessica była... No jeszcze hymn zaśpiewać musisz. Jessica była w... Ale ja mówiłam, że to w klubie będziemy, tak? Co w klubie? No przecież mówiłam, że ja tu chcę zorganizować takie spotkanie, postawić kilka drinków, tak być miła. A i wtedy będziesz śpiewać? Tak, bo dzisiaj mam małe problemy z gardłem. Niestety. A wiesz, co no, jest dobre na gardło? Jak mnie zadziwiają te wyroki. Ty, ale widać od razu, kto wpierdala kakałowca, kto nie, nie? Niektórzy dostają 20 miesięcy za napad na bank, za grożenie bronią, a gościu za uciekanie przed policją dostaje 20 lat, nie? Niemożliwe. Tak, ja dostaję zawsze kurwa minimum 50 już. Zaraz wyżej idą te wyroki ode mnie. Pierdolę to. Teraz dostałem mniejszy, dlatego że to, że się podszyłem, bo chciałem uratować tą popierdoloną psychę. Ty chaotik. No dobra, no to tak. Do tego, to my z Tomem jeszcze mamy takich dwóch do przeszkolenia. Na razie dałem im do... hajs do prania, żeby ich sprawdzić. Już przeprali, to ci później oddam. Dostali kolejne zlecenie. Nie mówiłeś mi nic, pieniądzem wisisz. Albo żeśmy jeszcze ze sobą nie gadali. No, kolejne zlecenie dostali, takie wiesz, na sprawdzenie lojalności. Ani miejsce. Dobra, powiedziałem im, żeby porwali tą dziewczynę. Ale nie wszyscy naraz. Ej, ej. Gadacie razem. Nie mówić, ja teraz, nie wiem, czy wy nie słyszycie się, czy co? Szklankę na głowie. No kurwa, przecież gadacie razem z siebie, no.
No kurwa, i dalej, kurwa, no pierdolę, no ja pierdolę! Kurwa! Dobra. Czekajcie, bo ja nikogo nie słyszałem. No ja też właśnie, tylko was. To może po kolei, co? Cześć. To najpierw jestem silny, Czopek. No, piję od dwóch problem. Lat. Kurwia mnie policja. Piję od dwóch lat. Codziennie jedna setka. No dobry początek tutaj. Ciągam marihuanę. Dobra, kończmy temat. Macie dwóch, tak? Jakiś typów z rekrutii? Te. No i no. To są ogólnie bracia. No spoko. Kurwa, bracie koala. Żebyśmy... Bracie koala, bracia pierdolec. Za dużo też ludzi nie mieli, ale żeby było tak no w miarę sporo. Tak. Żeby było w czym gustować. Nie, no to wiesz, zawsze można zrobić jakieś grupy, żeby ktoś był po prostu pod kimś. Tak, no, no. Jak jest w firmie. No, można w sumie dużo, można dużo tego i można mieć tam dużo jest ludzi. Od cholery, a wiesz, no, no. Tak wszystkim zarządza wąski. No. A tam, wygryziemy ich. Znaczy, lepiej z nimi nie konkurować, niech robią swoje, ale... Niech tam się nie wpierdają teraz. Dobra, bo... Jak już mówimy o tych członkach, srokach, to ustalmy tak. Hierarchia jest teraz najważniejsza. Konsoner Dajlinka. Później ogarniamy cały skład i kogo na jakie pozycje tutaj stawiamy. Następnie rozmawiamy o całej sytuacji Dajlinka. Z Moskim. Bo aktualnie, jak wiemy, czy nie wiemy, może tutaj zebrani też nie wiedzą. Mamy z nimi sojusz, miał on trwać 4 dni globalne. Wyszło na to, że zmieniła się umowa na to, że dopóki ktoś od nich albo od nas nie wejdzie w konflikt interesów, to tak długo będziemy mieli sojusz, także... Także zacznijmy może od... z ludźmi od spadinia. Pogers chat, hierarchia. Zacznijmy od tej hierarchii. Kto będzie szefem Mokotowskiego gangu? Też może po prostu nazwijmy to Mokotowym. A, wtedy jeszcze wchodzi? Ktoś się zgłasza w ogóle? Tak. Właśnie, żeby ktoś zgłosił swoją kandydaturę. A Peter wchodzi? Oczywiście... Chory po prostu. Peter to na pewno nie na szefa, bo jest mało aktywny aktualnie. Sobie robi często przerwy. Hmm. Ale jak dla mnie Peter to oczywiście, że się nadaje. Bo jednak Peter zawsze nie pytam się tylko, czy jest. No, ale jak go nie ma, musi być ktoś aktywny. To Adrianka dajmy, niech zarządza nami. Dobra. Wszyscy, kto się zgadzają, ręka do góry. Ale na co? Adrianka. Adrianek szefem, nie? Adrianka? Dobra, to ja sobie w łeb szczelę, jak Adrianek zostaje szefem. Nie no, żarty żartami, on niech kawę sypanom daje, a nie? Pójdę pływać z rybkami. No dobra, nie, no właśnie, to... Gdzie jest Adrianek? Pozawisz po... Albo do mieszkania poszedł spać, nie wiem. Ja pierdolę. Dobra, no to... Jeżeli się nikt nie zgłasza, to się mogę zgłosić, jako że ja pochodzę sam z Mokotowa. A chcemy się nazywać Mokotowym, to ja nie widzę przeszkód, żebym prowadził tutaj jako szef. Czy jak to wiecie, nie wiem, czy macie nie, coś nie przeciwko. Mam nic przeciwko. Także nie żeby ma. Się każdy wypowiedział, bo interesuje mnie tutaj zdanie wszyscy członków. Wszyscy się zgadzają. Nikt nie ma nic przeciwko. Kobiety tutaj głosu nie mają. Ale zarymowałem ty. Wszyscy się zgadzają, kobiety głosu nie mają. Dobra, pierdolę tę gangsterkę, zostaję raperem. To zarapuj coś. Nie. Dobra, no to jeżeli już mamy wybranego szefa, szef musi mieć i prawą, i lewą rękę, ale nie do walenia konia, tylko do interesów. To masz tu akurat do walenia konia. Jedna i druga. Między tonem są. No to, najpierw trzeba mieć konia, żeby go zwalić. Dobra, to rób mnie na prawą rękę, rób mnie czopo, rób na lewą i git. No, no idealnie pasuje. Dobra, idealnie pasuje, jeżeli chodzi o strony. A czy Jessica, ty sugerujesz, że ja konia nie mam? Nie, no ja nic nie sugeruję. To mam nadzieję. Czyli twierdzi, że silny nie ma konia. Ty. A Popo, ty jesteś aktywny? Kurwa. To dobra. Janek. To? Bo tak, wiesz. Jestem. Ale Jezusa tak, jeszcze bym wjebał ja w sumie. Ja mogę pójść na taką ugodę. Jako, no. Że silny jesteś zajebisty, ty powinieneś mieć dwie prawe ręce, więc ja też chcę być prawą. Co ty na to? A gdzie Jezusa wjebać?
Dobra, to tak nie może być, to się nie równa. To jak nie się nie tak... równa? Zajebiście. No to wybieraj kogoś, no. Kogo bierzesz, dobra, kto no jest to tak. Przy głupem większym, to weź go na lewą, a kto jest bardziej ogarnięty, to na prawą, no. No dobra, no to nie no, jak już tak siedzimy, no to zostawmy tak, że ty jesteś prawą, a Czapek lewą. No. Jako, że Erwin też długo siedzi w całym tym interesie, to myślę, żeby go tutaj nominować. No, no weź... Po prostu na jedną z też, jakby to powiedzieć, no. To słuchaj, Czapek, a nie można zrobić, cały... słuchaj, to zróbmy szefa, zastępcę i takich dwóch nadzorujących. To dobra, no to będziesz zastępcą nadzorującym, będzie i Czopek, i Erwin. No. Także i on tak samo hakenaś. I zajebiście. Ja pierdolę. I dobrze, no co, i bo teraz, my nie będziemy się kłócić o... u góry, a będziecie zarządzać sobie tymi mniejszymi. Dobra, a wiesz, a Czarny też tak. Nie może być tak wysoko postawiony, no. Konflikt interesów. Ja pierdolę. Spoko, spoko, dobra, Czopo, nie denerwuj się. Profesjonalizm zachowajmy. Jako, że Hagen, Terry i Peter są zaufanymi już członkami, tutaj już byli z nami na akcjach. Ja mogę to tak, na ja to... iść. No, to najwyższy. Także no, myślę, że tutaj chłopaki mogą po prostu dostać taki, no po prostu stopień osób zaufanych, że jeżeli nie będzie nikogo tutaj ze starszych, czyli czytaj nas i Erwina, to po prostu oni przyjmują pałeczkę. Ta. No jako, że to są i kobiety, jako, że Jazz jest nową członkinią, to na razie zostaje tutaj na stopniu adepta, czy też nowicjusza, jak zwał, tak zwał. No po prostu jako rekrut jeszcze tutaj jest. No i została kwestia Scarlett, no, która jednak jeszcze nie miała do końca tej inicjacji, także tutaj również bym proponował na ja ten stopień. Ja przystę na chwilę. Czekaj, jak ja tak samo bym musiał przystać. No to przysypiamy. Na Mokotowie będą porządki. Będzie zabójstwo. I ja w tym zabójstwie będę brał udział. Ale mówię to tylko dlatego, że mi tego nie udało. Ale zajebiste. Co robiłeś, jak było strzelane? POGERS! Weź to już spierdolę. POGERS! Mogę trening skończyć. Wszystkim obcięto palec. POGERS! Ty nie możesz mówić przez telefon, że my nie pasujemy do siebie. Jak mężczyzna może nie pasować do kobiety? To są ważne sprawy. Co ty, kurwa, w przeznaczenie nie wierzysz? Twój tata zapłaci. Nie doszacowaliśmy cię. Który waszej grupie to szef? A kim ty, kurwa, jesteś, że się pytasz? Mokotów jest mój. Możecie robić u mnie albo wypierdalać. Nie musiałeś tego mówić. Ty też nie masz trzech żyć. U mnie w ekipie nie ma miękkiej gości. Chcesz się ze mną bić? Czym ty straszyć? Ale jest moc! Ale jest moc! Nawet nie wiesz, co to grupa mokotowska? Ale jest moc, kurwa! Jest moc! Ale jest od moc! Od czego komar? No, obzyklania. Ale jest moc! Co widziałeś? Na szpiłki nożnej. Ilu gości gra w drużynie? Dobra, posłucham. Muszę to obejrzeć, bo to jest... Ty, jest moc! Obejrzyjcie wszyscy. Muszę wam to wysłać. Jak wam to wysłać? Słuchaj, silny jesteś? No. Podsyłam no, ci jestem. Na to tym. Chyba najłatwiej. Podeślij wszystkim wreszcie. Jazz, chcesz ci? Podsyłam ci na tym, na Messengerze, dobra? Oglądajcie to wszyscy. Jest taka moc, że to jest chuj, że ja to dobra. Później wrzucam do siebie. Patrzcie co. To jest teraz, zaczynamy teraz. To właśnie są nowe porządki, kurwa! Jest taka moc! Czekajcie, wyślę. Oglądajcie, podesłałem wam. Jesse, jesteś? Jesse. Dobra, to ja na trzecim oku odpalam no, to. No odpalajcie także... już, odpalajcie już, każdy, niech każdy już odpala. Już podsyłałem każdemu. Dobra, każdy podesłany ma to git, odpalajcie. Co? A pałka Marcin? Weź to już spierdolaj do domu.
Niedługo na Mokotowie będą porządki. Będzie zabójstwo. I ja w tym zabójstwie będę brał udział. Dobrze. Ale mówię ci to tylko dlatego, że mi tego nie podoba. Kurwa, kozak. Całą grupę. Ty do haraczy, ja, za... ja do gęgu obcina ci palce. Który w waszej grupie to szef? A kim ty kurwa jesteś, że się pytasz? Kto jest zastępcą? Ty nie możesz mówić przez telefon, że my nie pasujemy do siebie. Że jak mężczyzna może nie pasować do kobiety. Układy się trochę pozmieniały. Prowano w Warszawie 41 nas. Ale ty jest dobrze. Dobrze cię traktują? Chciałbyś się zabić któregoś? O kurwa. Fajna, nie? Dziadu! Ile zarabiasz dziennie? 40 zł. Masz i spierdala. Ty chuju pierdolący. My to trzeba spierdolić brzoskwi, żeby zrobić jedną paczkę migdałów. Ale serios. Jakbyś mnie nie osrał, może byś nie szukał. Od czego komar? No, bzykania. Nie musiałeś tego robić. Wódkę chyba za wcześnie, nie? Takie jest życie. Nie ma miękkiej gry. Game over. Boże, że tacy przystojni mężczyźni są teraz w policji. Jestem szczyczeni. Nie wiesz, co to grupa mokotowska. Kocham cię! Wykurwisty jesteś, gościu. No kurwa, aż ci daję moderatora od buta teraz, nie? No nie, muszę ci jakoś podziękować, no dostajesz moda, no. To jest tak wykurwisty materiał zrobiony, że zasługujesz kurwa na wyróżnienie, no nie mogę, no inaczej, no weź napisz coś na czacie, no przecież to jest... Kurwa, niech się dzieje, wola... Nie bań, to mam się zawsze zgadzać trzeba, no muszę ci dać moda, bo wykurwiste. To jest, ja to pobieram i wrzucam to jak coś, wyrzucam to tego. Wrzucam to do siebie na kanał. Weź rób. Ja to czekajcie, podeślę to jeszcze temu. Nie, to jest tak odjebane, no musimy takie materiały robić, no. Już podpierdalam, no muszę to podpierdolić na kanał, no. Na pewno się nie obrazi, dostał moda. Muszę to ściągnąć, żebym pamiętał. No to musi na kanale, musi mieć zasięg to, no musi mieć zasięg. Bo to jest zbyt dobrze materiał zrobiony, żeby to zasięgu nie miało. To musi mieć zasięg duży, nie? Wiecie, o co chodzi. Bo to jest tak dobrze zrobione. Linka dam, weź na pewno później do twojego kanału tam, w tym w opisie. Dobrze zrobione. Nie obrażę się? Dobra. To dobrze. To elegancko. To podoba mi się. Dobra, czekajcie, wrzucam kamerę, niech oglądają. Kurwa, tak zajebisty materiał, że no... Dam ci tego, na Discordzie, jak chcesz też redaktora. Bo... też w tytule ci dam twój jakby... By... Weź... Dobrze napisałem? Zaraz, daję ci twój w twój ten. Twój daję w ten. Autor. I chuj. Publiczny. No nie, no to jest tak dobre, że... Zaraz będzie na kanale. Zostawcie też mu suba. U mnie w opisie będzie jego kanał. Po prostu nie, chcę to mieć to na kanale, bo to jest tak dobre, że to każdy musi docenić, nie? Dobra. Już wysyłam linka. Czat. W tytule jest jego ten, zostawcie mu suba. Laguje mi Chrome. Co jest w pizdę jebana? Naprawdę mi mocno laguje Chrome. Nie wiem czemu tak jest. Czekajcie, zestartuję. Zestartuję go. Siup. Coś mi jakiś lejk normalnie jakby był. Twitch. Od czego masz komara? Od bzykania. Kurwa. Rusz się. No i jak? Że jesteście? To był pierdolony majstersztyk, człowieku. To jest majstersztyk, ja to mam już u siebie. Ja to, kurwa, będę to promował teraz normalnie. Gościu ja dostał tu awans u mnie, kurde. Masakra jest. No to jest majstersztyk. Przecież niech to da na publiczny ten człowiek.
Wyślę ci linka, gdzie tam możesz ten, jak coś promować to. I mów, żeby ten patrzyli w opis i autora i dawali słupki tam mu. U mnie jest na channelu jak no, coś. No tak samo mi to, znaczy się no. No, no, no. Tak, co mam promować to od razu, czekaj, przecież jak to... Będzie to więcej tych materiałów. No to jest majsterczyk jak to chuj, przecież no. Był kurwa jebany sztos, nie? No to jest taki sztos, że to jest głowa mała, no. Czy to ja to zaraz muszę jeszcze raz chyba obejrzeć. Jeszcze raz muszę to obejrzeć. Zaraz będę, nie? No muszę, kurde, muszę to podesłać też Buliemu. No jeszcze raz oglądamy. No nie, jest zbyt zajebisty. Evron, patrz to. Patrz ten materiał. No to jest... Dobra, na fulla. Na Mokotowie będą porządki. Ja zaraz będę. Będzie zabójstwo. I ja w tym zabójstwie będę brał udział. Ale mówisz to tylko dlatego, że mi tego nie udowodnisz. Co robiłeś, jak było strzelane? Nogi. Weź to już spierdolaj do domu. Mogę trening skończyć? Wszystkim obcięto palec. Nie mogłem znaleźć 7 osób. Ty nie możesz mówić przez telefon, że my nie pasujemy do siebie. Jak mężczyzna może nie pasować do kobiety? To są ważne sprawy. Co ty, kurwa, w przeznaczenie nie wierzysz? Twój tata zapłaci. Nie doszacowaliśmy cię. Który w waszej grupie doszedł? A kim ty, kurwa, jesteś, że się pytasz? Mokotów jest mój. Możecie robić u mnie albo wypierdalać. Nie musiałeś tego mówić. Ty też nie masz trzech żyć. U mnie w ekipie nie ma miękkiej gości. Chcesz się ze mną bić? Czym ty mnie chcesz wystraszyć? Nie dawali ci gazet. Nie wiesz, co to grupa mokotowska? Od czego, Komar? No, bzykania. Co widziałeś? Mecz piłki nożnej. Ilu gości gra w drużynie? Wiesz co? A Pałka Marcin? Weź to już spierdolaj do domu. Niedługo na Mokotowie będą porządki. Będzie zabójstwo. I ja w tym zabójstwie będę brał udział. Ale mówię ci to tylko dlatego, że mi tego nie udowodnisz. Robimy tę samą grupę. Ty do haraczy, ja do gangu obcina ci palców. Który w waszej grupie to szef? A kim ty, kurwa, jesteś, że się pytasz? Kto jest zastępcą? Ty nie możesz mówić przez telefon, że my nie pasujemy do siebie. Że jak mężczyzna może nie pasować do kobiety. Układy się trochę pozmieniały. Prowano w Warszawie 41 osób. Klienci dobrze cię traktują? Chciałbyś się zabić któregoś? Wszystkim obcięto palec. Fajna, nie? Dziadu! Ile zarabiasz dziennie? 40 zł. Masz i spierdala. Ty chuju pierdolący. To trzeba spierdolić brzoskwi, żeby zrobić jedną paczkę migdałów. Nie mogę znaleźć 7 osób. A jakbyś mnie nie osrał, może byś nie szukał. Od czego, Komar? No, bzykania. Nie musiałeś tego mówić. Wódkę chyba na wcześnie, nie? Takie jest życie. Nie ma miękkiej gry. Game over. Boże, że tacy przystojni mężczyźni są teraz w policji. Jestem szczyczeni. Nie wiesz, co to grupa mokotowska? Po prostu, kurwa, wykurwisty materiał, no. No. Mógłbym jeszcze 10 razy chyba, kurwa, to repeatować, no. No to jest tak zajebiste. A możesz to oglądać później 10 razy, bo mi też się podoba. No nie, ja już nie oglądam, już skończyłem.
O, dawaj, weź na pierdol, weź to zrób. Weź to zrób, kurwa, czekam na materiał. To ci chyba suba trzeciego tylu trzeba. Ale to pasowane. No i co, jest silny? Chyba nie. No i to przydałoby się już kończyć tę konwersację. No. Kurwa, mogę deska. Niesamowite. Naprawdę. Silny jesteś? Silny. Mordo. Filmik zajmie? Nie, właśnie nie wiem. Chyba ktoś siedzi pod tym. Panowie, co wy tam się drzecie, kurde, pod tym? Adrianek pewnie. Adrianek, bo no wkurwimy już nas zaraz i dostaniesz wykopkę, no. Silny jesteś? No. Powiem. Dobra, tak, oglądałem jeszcze. Wiem, widziałem. Janka. Sztos. Przecież ten człowiek zrobił taki, no, ten no, kawał dobrej roboty. Tak. No, jest. U mnie co już chłopaki go tam nagrodzili subskrybencją na takim serwisie. No i elegancko, no to trzeba. Podejdź do mnie. To co? Dobra. No nic, kończymy. Ale że jak gadkę, kończymy? No kończymy gadkę, nie? Wszystko ustalone. Mógłbyś? Kończymy to my z frajerami. Przecież teraz mam takiego kopa motywacyjnego, żeby naprawdę robić no ja takie akcje no, przechuj. Takie no, nie, jest... trzeba przechuj takie w pełni, takie wykurwiste trzeba robić, takie jak właśnie, żeby były. Podobno następne to jest jakieś 50 twarzy, kurde, Doriana. Muszę to zobaczyć. No to co, trzeba takie rzeczy promować, no przecież ten człowiek to zrobił naprawdę. Sztosiwo. No trzeba. Jedną rzecz to na pewno wiem, jaka będzie jedna twarz. Będzie to romantyk na środku jeziora. To? Jaki romantyk? Co? Dobra. No? Słuchajcie, Jess, zaprosisz nas na ten. Witamy cię serdecznie w grupie, tak? No, dziękuję, zaproszę na pewno. Tam na tą. Więc git. Słuchaj, schowaj czarnuchu tą broń, bo jesteśmy w lobby i ludzie tu pracują, nie widzisz? No widzę, ale jakoś no to schowaj to, kurwa. Chcesz, żeby miejscówkę spalili, czy co? No stary, no spalisz miejscówkę, no. Wjebie się policja, przejmie firmę i tyle będzie, no. Jak będziesz pajacował, nie wiesz? No. Co za ochroniarza robię? No dobra. No to tyle, no gadki. Ja idę spać. I powodzenia. No to co? Jutro coś działamy, co? Takiego grubszego, takiego. No jutro by się przydało. Później ogarnij. No. Dobra. Właśnie, Ciociu, sprawdź tam windę, sobie... czy tam nie siedzi. Rządowy sobie zrobiliśmy taki. No pod Mokotów, tam będziemy ogarniać kartotekę, historię i tak dalej. To się porozsyła. No właśnie, porozsyłam wam tam na sparze. To będzie też. Co ty świecisz tak latarką? Dzięki Jezar dzisiaj. Policzek tutaj. Dziękuję ci bardzo.